moment takiego ujemnego przeciążenia i może to wszystko wylecieć. Powiem tak, leciałem na Muchowcu raz w życiu, teraz jest mój drugi. Z szybowcem, ale za wyciągarką czy za wyciągarką puchaczem leciałem na Muchowcu. Dobra, to był pokręgul od zwykły taki. To było tam tak jakieś kółeczka, przełamanie, jakieś takie, no, takie powiedzmy. My podobne będziemy mieli. No i to o to chodzi. Dobra. Ja się piszę na wszystko, co pan nie wymyśli, to ja jestem no, za. No, mamy też, tak powiem, limitowaną wysokość i przepisy bezpieczeństwa, ale zrobimy całkowicie. Dobra, super, dziękuję bardzo. Jedną rękę na kolanie najlepiej trzymać, tam nie dotykać żadnych higienek, drugą w miarę solidnie tą rękę. Dobra, dobra, super. To jest piękne. Szczerze. Po prawej stronie do Tatry nie widać chyba dzisiaj. No ale jakieś tam obrysy bliższy, tak jak pan mówił, jest. Jezu. Dziękuję panu bardzo. Było cudne. No może sobie miasto popodziwiać, nie wiem, stąd jest z okolicy. Ja jestem z Jaworzna. A, czyli na Śląsku bardziej. Tak, tak, ale zalicytowałem na tej właśnie wielkiej orkiestrze i za ten maner już się opłacało. No nie mamy dużo wysokości, mamy 200 metrów, powiem panu szczerze, więc tego już nie wyczarujemy nic. Nieważne, naprawdę, to było warte. No, bardzo chętnie. Jest przeciążenie. Super. Piękne, to jest właśnie super. To gniatanie takie. Taki człowiek bez sił się robi nagle. No, to jest jeszcze mało, wiem, bo akrobacyjne szybowce, plus jeszcze jakieś większe wysokości, można dużo więcej z tym wszystkim zrobić. No właśnie poluję, powiem panu, na Foxa, w Rybniku ponoć jest. W Częstochowie. W Częstochowie jest? Tak. Widziałem na YouTubie filmik taki właśnie z Foxa, to powiem, no, robi wrażenie. W tym momencie mam już około 120 metrów, także będziemy musieli do lądowania. Chociaż jest dość duża przejrzystość powietrza. Fajnie, fajnie, fajnie. Także tych kominów nawet nie widać, więc no. A to jest z kabina, czy co to jest? Elektrownia? Nowa huta. Aha, nowa huta. Z kabina, z kabiny jest to nie widać. Yeah.